Witam wszystkich gości. Ja nazywam się Wojciech Szymański, jestem sekretarzem Połaskowego Przyjaciół Wolności, które organizuje dzisiaj ten wykład przy współpracy z Klubem Austriackiej Szkoły Ekonomii. Po mojej prawicy stoi Michał, który jest szefem kasy w Gdańsku i przedstawi Paweł, który dzisiaj wygłosi dla nas wykład. A to ja również witam Państwa. To już jest czwarty rok działalności naszego klubu w Gdańsku. Paweł jest z nami od samego początku. Miał już kilka znakomitych referatów, myślę, że ten będzie równie świetny, a pewnie znając Pawła jeszcze lepszy. Paweł dzisiaj przedstawi, z tego co wiem, pierwszą część z tego cyklu referatów o złocie, czyli złoto, teoria i praktyka. I nie przedłużając, oddaję głos Pawłowi. Powitajmy Pawła brawami. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Paweł Jurewicz, tak jak przedstawiono. To jest pierwszy wykład z cyklu na temat złota. W pierwszym zajmę się teorią, powiem skąd w ogóle złoto się pojawiło w obiegu, jak się stało pieniądzem. A w drugiej części powiem trochę o praktyce dotyczącej złota, ponieważ od jakiegoś czasu jest modne lokowanie w złocie i w srebrze, w diamentach i tak dalej. Dużo jest tego na ten temat pytań na forach dyskusyjnych związanych z wolnością i z Instytutem Misesa. Dlatego postanowiłem stworzyć taki króciutki cykl. W pierwszym powiem właśnie o złocie, w drugim o praktyce. Termin drugiego to jeszcze ustalimy za 2 tygodnie, może 3. Ok, pierwsza część, krótka historia pieniądza, czyli dlaczego złoto wygrało i dlaczego przegrało. Będę mówił tak troszkę szerzej. Złoto jest tutaj w centrum, ale będę mówił troszkę szerzej, będę mówił o pieniądzu. Skąd się wzięło, jaka była jego prehistoria, dlaczego złoto akurat zostało wybrane na ten taki główny kruszec. O bimetalizmie wspomnę o prawie Kopernika Greshama. Na koniec nie wiem, czy zdążę, bo w próbnych, przygotowując się do wykładu, wyszło mi, że zajmie on 3 godziny. No, mam nadzieję, że tyle wytrzymacie, albo stwierdzicie, że idziemy do domu i kończymy tutaj na korytarzu, jak Państwa nie wyproszą. Inflacja, troszkę wspomnę o bankach i troszeczkę o XX wieku, w jaki sposób upadł standard złota. Zacznijmy od rzeczy prostych. Są coraz bardziej trudnych, także myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego tutaj dla siebie. Zacznijmy od samego fundamentu, od podstawy. Dlaczego ludzie się wymieniają? Dlaczego w ogóle ludzie się wymieniają? Jeden z najwybitniejszych filozofów, a na pewno najwybitniejszy w starożytności, Arystoteles, stwierdził, że wymieniają rzeczy równe sobie. Natomiast Austriacka Szkoła Ekonomii zauważyła, że twórcy austriackiej szkoły ekonomii zauważyli, że ludzie się wymieniają dlatego, że różnie wartościują rzeczy. Kiedy przychodzę do kogoś, nie wiem, jestem szewcem, robię buty i przychodzę do stolarza po to, żeby zamienić te buty na stół, którego potrzebuję, to dlatego, że w tym momencie buty wartościuje niżej niż stół, a stolarz dokładnie odwrotnie, on bardziej mu zależy na butach niż na stole. Kiedy przychodzę do sklepu i wykładam na stół, do sklepikarzowi daję 2 złote za chleb, to ja w tym momencie ten kawałek metalu, te 2 złote, traktuję jako mniej wartościowy niż ten chleb, który ma sklepikarz. A ten sam sklepikarz w momencie, kiedy daje mi do ręki chleb, bardziej sobie ceni te 2 złote, które mu przyniosłem, niż ten chleb. I wartościowanie jest zawsze zamknięte w czasie i przestrzeni. To jest zawsze ono dokonuje się w danej chwili. Ponieważ ten sam sprzedawca chleba, kiedy wyjedzie na wakacje, no on wtedy będzie chodził do sklepu gdzieś tam koło swojej daczy i będzie tam wymieniał pieniądze na chleb, bo tam, będąc na wczasach, będzie wyżej cenił ten chleb, który dostanie, od 2 złotych, które za niego zapłaci. Także widzimy ludzi, którzy raczej różnie wartościują rzeczy, i wymiana ich
uszczęśliwa. No napracowałem się na tą animację. Chyba połowę czasu całego przygotowania tej animacji. Jakie były najwcześniejsze formy wymiany? Wyobraźmy sobie proste społeczności, prostą jakąś wioskę zbieracko-łowiecką. Wyobraźmy sobie totalną tę historię, tak jak znamy z filmów typu Walka o ogień. Pierwszą formą wymian był barter, czyli wymiana towarowa, ale wymiana towar za towar docelowy. Czyli ja łowię ryby i wymieniam te ryby na przykład na co mogę ryby wymienić? No na przykład na kurę, bo zgrudziły mi się ryby i chcę zjeść trochę mięsa. Albo no tutaj ktoś tam zbiera owoce, ktoś inne owoce i się wymieniamy. I generalnie cały barter to jest ciąg wymian, towar za towar, w którym tak naprawdę może być spełniony tylko w bardzo, bardzo prostych, prymitywnych społecznościach. Z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy jestem producentem ryb, ale jeszcze lepszy przykład, jestem na przykład hodowcą bydła. Mam całe stado krów i byków. No to jeśli ktoś ode mnie chce kupić byka, no to fajnie, tylko że na przykład jak ja potrzebuję kilka jajek, to nie dam za to całego byka. Muszę go oczywiście zarżnąć i dać jakąś część tego byka, ale jak ktoś chce żywego byka, no to mamy problem, bo ja chcę tylko kilka jajek, a hoduję byki. Drugi problem to jest taki, że no fajnie, ja mam byka, załóżmy, że rzeczy są na podobnym poziomie, czyli powiedzmy hoduje kury, a ktoś inny produkuje na przykład krzesła i stoły. Ja chcę mu dać kurę za krzesło, no takie powiedzmy porównywalne wartości przedmioty. No dobrze, tylko akurat stolarz jest wegetarianinem, nie chce kur. Ja mówię, że kury nie są niczego potrzebne, więc kolejny drugi problem barteru to jest brak podwójnej zbieżności potrzeb. Trzeba zawsze było znaleźć kogoś, kto akurat będzie chciał to, co my produkujemy. I jak pisze Murray Rothbard, metodą prób i błędów człowiek odnalazł drogę, która pozwala na wspaniały rozwój gospodarki, jest nią wymiana pośrednia. Swoją drogą to jest cytat z książki Rothbarda What has government done to our money? Na polski przetłumaczenie jako Złoto banki ludzie. Ale to dlatego, że to jest złożenie tej książki plus jeszcze innego eseju. To nie jest tylko ta książka. Książka jest fantastyczna, wykład przygotowałem głównie w oparciu właśnie o Rothbarda, ale nie tylko, ale o bibliografii na koniec. Właśnie, zaczęto w pewnym momencie historii stosować pewne towary, pewne przedmioty, pewne pomiędzy wymianami. Czyli ok, mam tego byka, chcę kilka jajek, no to on albo nie chce kupić ode mnie byka, albo mi się nie opłaca dać całego byka za tam 10 jaj, no to co mogę zrobić? No, idę do kogoś, kto ma coś, co mogę potem wymienić na jaja, albo coś, co generalnie mogę później wymienić, bo każdy to chce kupić. To jest to. Pojawiły się na całym świecie środki wymiary, takie pierwsze pieniądze, takie towary, które miały taką cechę, że były bardzo łatwo zbywalne. Czyli łatwo się było ich pozbyć, każdy by chciał kupić. W Etiopii i w Chinach to była sól, na Karaibach to był cukier, ryby w koloniach Nowej Anglii, kakaowe, no nie strąki, tylko kakaowe ziarna w Meksyku, tytoń, muszelki kauri w Afryce i nie tylko, w Chinach również, żelazne motyki w Sudanie, kamienie raj, będzie zdjęcie, zobaczycie jak to super wygląda, miedziane bransolety, owoce kola w Bolivii, Peru, no mnóstwo tych rzeczy było i było dużo więcej, wymieniam takie, żeby pokazać przykład. O, na naszych terenach, futra, miód i lniane chustki, w starożytnym Egipcie zboże, jęczmień akurat. Świadectwo jednego z podróżników żydowskich, kupców, który podróżował przez Europę i spisywał swoje spostrzeżenia i swoje obserwacje.
napisał coś takiego: wyrabiają też w ziemi Czechów cienkie, lekko tkane chusteczki, jak siatki, których się do niczego nie używa. Cena ich u nich stała, 10 chusteczek za denara. Nimi kupczą i obliczają się między sobą. Posiadają całe skrzynie, to ich majątek, za który można otrzymać pszenicę, niewolników, konie, złoto, srebro i inne rzeczy. Nie wiemy, dlaczego nie stosowano pieniędzy, być może wynikało pieniędzy metalowych z jakiegoś metalu, jakiegoś kruszca. Być może było ich mało. W średniowieczu często występowały braki i problemy z dostępnością do metali szlachetnych. Więc wymyślili, że będą korzystać z takich ładnych chusteczek. O, to jest, tak wygląda kamień rali w Mikronezji, to jest pieniądz. To się mówiło dzisiaj, to należy do ciebie, to się dawało jako posag na przykład, jako... W ogóle się tego nie ruszało z miejsca, to mimo, że to leżało gdzieś tam u kogoś na podwórku, to wiadomo było, że należało do kogoś innego, bo wszyscy o tym wiedzieli, no wioska generalnie gdzie się znają. Poza tym to, że ktoś komuś dał coś takiego, no to było wydarzenie. No to pod zastaw pożyczki, no nie wiem, no jeden z przykładów pieniądza. Muszelki z Japonii, tu są, to jest, nie widać, ale to jest pył ze złota. Tak, jaki można wydobyć chociażby z rzeki. No. Obecnie trudno znaleźć takie rzeki złotonośne, ale jeszcze niedawno można było nawet w Polsce w okolicach Złotoryi. Tam jakieś ziarno, tutaj groty. Oto przykład tego, jak jest określenie płaciwo. To jest przykład tego, jak przedmioty no, codziennego użytku, groty strzał, mogą być użyte jako taka drobna moneta rozrachunkowa. No a tu już mamy z Lidii, to jest obszar Turcji. Współczesnej, z VI wieku przed naszą erą, piękną złotą monetę. O, tu widzimy tą cechę, którą ma pieniądz. Nie przejmujmy się, że to są ziarna kakaowca, to jest pieniądz. To był wówczas ich pieniądz. Miał fantastyczną cechę, jaką jest podzielność. Za 65 ziaren można było sobie kupić szatę jakąś tam, za 3 awokado, a jedną wymienić na 5 papryczek chili. Także to fantastycznie spełniało swoją funkcję. Znowu wróćmy do Rothbarda. Oczywiste jest, że w każdej społeczności z biegiem czasu najłatwiej zbywalne towary będą się stawały środkami wymiany. To jest to słowo klucz. Zbywalność. Spośród wielu różnych towarów, którymi handlowano, którymi się wymieniano, te towary, które było najłatwiej się sprzedać, które było, no każdy to kupi, stawały się takim bardzo szybko środkiem wymiany, tym towarem pośrednim, pomiędzy kupującym a sprzedającym. Rothbard zwraca też uwagę tak spekuluje, czy wyobraża sobie, że powstał taki samonapędzająca się spirala, że większa zbywalność towaru spowodowała bardziej powszechne jego użycie jako środka wymiany, co powodowało, że jeszcze bardziej był zbywalny. No i w końcu stawał się powszechnie traktowany jako pieniądz. Jaka jest istota pieniądza? Chciałem zwrócić uwagę tutaj, taki krótki przerywnik, na coś, co jakby umyka nam, kiedy myślimy o pieniądzach. O, proszę, tu mamy takie ładne przedmioty. Co łączy je wszystkie? Wszystko to są towary jakieś, przedmioty. Wydaje się to banalne, ale kiedy zapytamy, ile kosztuje 2 złote, to pytanie już nie jest banalne. Ile kosztuje 2 złote? No nie było. Ale mówimy o 2 złotych, nie w sensie tego pieniążka, który mamy w portfelu i jego wytworzenie kosztuje tam ileś groszy. Nie, mówię o 2 złotym takim nawet, który jest na 2 złote kosztuje 1/100 stołu. Na przykład, dokładnie. Dokładnie tak. 1/100 stołu. Kosztuje 100-tysięczną samochodu, tak? 1/10 takiej piłki. Tak dalej. No dokładnie, to tyle kosztuje 2 złote. Pieniądz jest przekształcony na pieniądze. Cytat z Ludwika von Misesa. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to najważniejszy przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomii. Wyjątkowy charakter tej ceny pieniądza, ceny środka wymiany, polega na tym, że nie da się jej wyrazić w pieniądzu.
No wiadomo, nie ma bez sensu powiedzieć, że 2 złote kosztuje 2 złote. Czy tam uncja złota kosztuje uncję złota. 1 denar to 1 denar, to jest bez sensu. W odniesieniu do towarów i usług mówimy o cenach lub cenach pieniężnych. W odniesieniu do pieniądza mówimy o jego sile nabywczej w stosunku do różnych zbywalnych dóbr. Czyli to w taki bardziej jakby naukowy sposób mówi o tym, co powiedzieliśmy przed chwilą, że towary przeliczamy na pieniądze. Mówimy o to kosztuje 2 złote, to 10, to denara, to talara. A o talarach, denarach, złotówkach, dolarach mówimy, że one kosztują baton, pół samochodu, 1/10 stołu itd., itd. Dobra, prześledźmy historię. Prześledźmy historię tak szybko i zastanówmy się, jakie cechy musi mieć idealny środek wymiany. Czyli pieniądz. Po pierwsze musi być rzadki. Dlaczego rzadki? No nie może być tak, że idę, schylam się po kamień albo zrywam jabłko przechodząc obok sadu, wchodzę do sklepu i kupuję za to, co chcę. Musi być rzadki. Musi być taki, że nie leży na ulicy, że trzeba się trochę wysilić, żeby go znaleźć. Musi być go stosunkowo ograniczona ilość. Też nie może być zbyt rzadki, o tym jeszcze będziemy mówili. Homogeniczność, jednorodność, jednolitość. Musi być taki sam. Tu już od razu widzimy wady niektórych z poprzednich naszych pieniędzy, ponieważ ziarna kakaowca nie są jednorodne. One są bardzo się podobne i generalnie pełniły funkcję pieniądza, ale nie są jednorodne. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś przychodzi kupić 5 papryczek chili, kładzie przed sprzedawcą jedno ziarenko kakaowca, a on mówi, no ale to jest takie trochę nadgniłe, tutaj jakby pleśń, daj mi jakieś inne. Nie? W momencie, kiedy kładziemy dwuzłotówkę przed sprzedawcą, albo kiedy kładło się tam dukata, czy talara, czy grosz praski, to było wiadomo, jaką to ma wartość. To było wybite na tym, to można było to zważyć też, ale generalnie te wszystkie grosze były sobie równe. Upraszczam, bo tak naprawdę to było bardziej skomplikowane, ale o tym powiem później. Natomiast generalnie złoto jako takie jest jednorodne. To jest pierwiastek, niczym się nie różni ten kawałek złota, o może to jest lepszy przykład. Ten jakby złoto wydobyte w jednym miejscu niczym się nie różni od złota wydobytego w drugim miejscu, kiedy się tylko przetopi do postaci czystej. Tak? Złoto jest wszędzie takie samo. Trwałość. Bardzo ważna rzecz. Wraz z wynalezieniem towaru jako środka wymiany zaczęto tezauryzować, zbierać, oszczędzać, zachowywać na późniejsze czasy to, co się zebrało. No, jeżeli na przykład jestem poławiaczem ryb, no to oczywiście ryby mogę trochę zasolić, ale no nie wiem, ile one wytrzymają takie zasolone. Kilka lat? Nie maksymalnie. A potrzebuję na przykład coś na starość sobie odłożyć, albo no, na czarną godzinę nie wiem, co się stanie. Zatem no, ryby muszą być jakoś przechowywane. A towary, które są trwałe, w tym sensie, że nie są narażone na zniszczenie, no, wygrywają, są lepsze od innych kandydatów na idealny środek wymiany. Podzielność. Ziarno kakaowca, do którego wrócę, no nie można sobie go dzielić w nieskończoność. Oczywiście to jest malutkie i stosunkowo małe rzeczy można za to kupić. Małe rzeczy można tam kupić, pojedyncze ziarno ma nie małą wartość, ale jakbyśmy się uparli i chcieli coś sprzedawać za ćwierć ziarna kakaowca, no to już nie możemy. Już to nie jest bardziej podzielne. No a złoto, srebro, czy wszelkiego typu pierwiastki jak najbardziej są podzielne. Można dowolnie, na dowolną ilość części podzielić, no nie ma dowolną, ale możemy dzielić złoto jak chcemy i każdy mały kawałek złota jest taki sam jak ten duży. Oprócz wagi. Ostatnia cecha pieniądza to jest rozpoznawalność. Pamiętacie muszelki, tak? No i ktoś by przede mną położył muszelki, to ja nie wiem, czy to akurat to są ten skorupiak zostawił tą muszelkę, który jest używany tu jako pieniądz, czy jakiś w ogóle inny i ktoś mnie tu próbuje oszukać. Także ten przedmiot, ten towar, którym będzie miał tą cechę rozpoznawalności, będzie miał kolejną przewagę nad pozostałymi. I możemy to samo prześledzić na przykładzie tablicy Mendelejewa. Dlaczego idziemy do pierwiastków? No pierwiastków się nie da zrobić.
ziarna kakaowca, sadzę w tym momencie plantację kakaowców i nagle mam furę pieniędzy. No pierwiastki mogę tylko gdzieś znaleźć, wydobyć, ale nie mogę ich zrobić. Pomijam oczywiście tam laboratoria jakieś termojądrowe i pojedyncze tony złota tam udało się zrobić, ale, ale w normalnej gospodarce, w normalnej rzeczywistości to są rzeczy, których nie można zrobić. Można je tylko gdzieś wydobyć z ziemi, skądś wziąć i uzyskać. Przeglądając tablicę Mendelejewa, szukając pierwiastka rzadkiego, ale niezbyt rzadkiego, bo są fajni kandydaci na pieniądz, na przykład osm, tylko jest to jeden z najrzadszych pierwiastków na Ziemi. Musi być dodatkowo nieszkodliwy, bo rtęś nam odpada nam ołów na przykład. Nie przypomnijcie mi pierwiastek, który się spala w powietrzu. No wyobraźcie sobie, wyjmujecie pieniądze z portfela lit? I nagle... No chyba. Lit się spala. Aluminium też jest niezbyt słabe. Musi być rozpoznawalny. To jest ważna cecha. Srebro, platyna srebro, platyna i rod. Zaraz powiem, która. Pallad. Przepraszam. Srebro, platyna i pallad. Wszystkie są srebrne metale. Gdyby położyć przed wami monety wykonane z tych metali, byście w ogóle nie rozróżnili się. Wymaga to pewnej wprawy. Na złoto rozpozna każdy. Musi być podzielny, musi być trwały, musi być jednorodny. No to wszystkie pierwiastki spełniają to, że są jednorodne i są podzielne, ale jeśli chodzi o podzielność, nie każdy jest w równym łatwym stopniu podzielny. Pierwiastki różnią się między sobą temperaturą topnienia. Dlatego złoto było jednym z pierwszych pierwiastków, pierwszych metali, które były obrabiane przez ludzkość. 30 tysięcy lat temu, 30 tysięcy przed naszą erą. Dlatego na przykład żelazo weszło po brązie, no bo wyższa temperatura topnienia i musiano najpierw dojść do takiej technologii, żeby uzyskać pewien piec, który potrafi stopić rudę. Nie znam szczegółów, ale coś takiego jak temperatura topnienia jest tym, co uniemożliwiało wejście pewnych metali szybciej na rynek w historii ludzkości. Złoto ma bardzo niską temperaturę topnienia, tak samo jak srebro zresztą. Koło 800 stopni, myślę, że pamiętam, ale nie chcę kłamać teraz. Jest kowalny, jest miękkim metalem, stosunkowo miękkim. Można symbolicznie zmieść czyste złoto w zębie. Zostawi się ślad na momencie. Było łatwe w obróbce, było używane do tworzenia biżuterii już w czasach prehistorycznych. Także kiedy przeglądamy, zastanawiamy się nad tym, jakie są cechy, najlepsze cechy pieniądza, jakie są cechy najlepszego pieniądza i kiedy przeglądamy, jakie rzeczy były używane w przeszłości, jakie towary były używane jako pieniądz, jakie pierwiastki mamy na dostępne w tablicy Mendelejewa, okazuje się, że z nich wszystkich złoto jest najlepsze. A, jeszcze jedna podstawowa przewaga nad srebrem. Bo srebro jest rzadkie, ale nie dosyć rzadkie, jest nieszkodliwe, nawet zdrowe podobno, bakteriobójcze, jest łatwe w obróbce jak złoto i tak dalej. Trudniej rozpoznawalne od złota, ale jeśli chodzi o trwałość, złoto nie reaguje praktycznie z niczym, co się znajduje w powietrzu, w ziemi, w wodzie. Można używać w palcach, nie te kwasy, czy tam to co mamy, co wytwarza nasze ciało, nie uszkadza tych monet. Natomiast uszkadza złota, bo tam tak są domieszki, to one już zaczynają reagować. Natomiast srebro dosyć szybko koroduje, kiedy jest źle przechowywane. W przeciwieństwie, natomiast złoto jest praktycznie niezniszczalne w takich zakopanych ziemi, czy gdzieś schowane. Dobrze. Także historycznie rzeczywiście tak to się utrwaliło, że w powszechnym obiegu najpopularniejsze były monety złote, srebrne i to jest akurat miedź. Wykonane z miedzi też były, żelazne też były, ale no, te trzy metale były najbardziej popularne. I tak samo one się uporządkowały, jeśli chodzi o wartość. Złoto, srebro i miedź. Złoto było najbardziej warte, miedź najmniej. Było to oczywiście związane z podażą tych metali, czyli z ilością tego dostępnego kruszcu. Złota jest dużo mniej na Ziemi niż
niż srebra, no to, a miedź więcej niż obu tych metali. Chciałem coś powiedzieć jeszcze przy tej okazji, ale... Aha! Taka ciekawostka historyczna. Dlaczego w ogóle zaczęto bić monety? Pomijam czasy, kiedy są jacyś tam królowie, biją swoją monetę, mają monopol w ogóle na to. Dlaczego pierwsi pojawili się jacyś mincerze? To były prywatne jednostki, prywatne firmy, mówiąc współcześnie. To były jednostki, osoby fizyczne, które zaczęły bić monetę. Przypomnę ten slajd, na którym jest ta bardzo ładna moneta. To jest starter, zdaje się, z Ligii. Widzimy krążek metalu, czyli ktoś przetopił złoto i wybił jakiś charakterystyczny dla siebie stempel. Dlaczego to robiono? W momencie, kiedy mamy złoto w takiej postaci, ono jest fajne, ale zawsze musimy się posługiwać wagą. Zresztą sobie już Arystoteles na to zwrócił uwagę. Tu zawsze musimy się posługiwać wagą. Kiedy mamy złoto przekształcone do postaci monet przez prywatne firmy mincerskie, przez prywatne mennice, to możemy w błyskawiczny sposób, w bardzo łatwy sposób tymi pieniędzmi się posługiwać. Wystarczy, że policzymy 5 tych i 4 te. No tak jak teraz wyjmujemy 5 lub 2 złotówki i 1 złotówki z portfela, dokładnie tak samo. Nie korzystamy z wagi, które ile metal jest wart, tylko korzystamy jakby z danych nam już rozmiarów. Osoba, która produkowała taką monetę, ona też dawała gwarancję pewnej czystości próby. Czystość próby, czyli zawartość danego kruszca w monecie. To był jakby też rynek tego pilnował, że firmy, które zaczynały produkować kiepskie monety, no wypadały z obiegu. Znowu ciekawostka historyczna. Prywatne mennice, które biły pieniądze, istniały na przykład w Stanach Zjednoczonych do połowy XIX wieku. 1846? Jakoś tak. Nie dam głowy, ale... Do połowy XIX wieku w Stanach Zjednoczonych jeszcze istniały prywatne mennice. Okej. Ze wszystkich towarów, tak jak powiedziałem, ze wszystkich towarów jak na środek wymiany wygrały te trzy, a zwłaszcza te dwa pierwiastki. W pewnym momencie historii, w Chinach w XII wieku, w Europie około XVII, zaczyna się pojawiać coś takiego jak pieniądz kredytowy. Zaczyna się od takiej prostej techniki, że powiedzmy pożyczam tutaj Michałowi 1000 denarów. Tak? Pożyczam mu 1000 denarów i on mi wystawia kwit IOU. Jestem ci winien 1000 denarów. I tam może być na przykład jeszcze data napisana, że za rok o tej samego dnia ja ci zwrócę ten kwit, a ty mi zwrócisz 1000 denarów na przykład z jakimś tam procentem. Ja tym kwitem mogę się posługiwać dalej. Nie jest to wygodne, ktoś może nie chcieć kupić długu od Michała, stwierdzić, nie, on jest mało wiarygodny, on stracił pracę, jest bezrobotny, na pewno tego nie odda, więc nie chce tego długu. Ale gdyby Michał był właścicielem banku, który ma poważanie w okolicy, no to dowody tego, że ja tam wpłaciłem pieniądze, mają pewną wartość i są wiarygodne. I w ten sposób powstał pieniądz kredytowy. To jest cytat z Jorga Hulsmana, Etyka produkcji pieniądza, też bardzo, bardzo polecam. Pieniądz kredytowy jest tylko pochodnym rodzajem pieniądza, uzyskuje wartość ze względu na spodziewany przyszły wykup za pomocą jakiegoś towaru. Pod tym względem zasadniczo różni się od pieniądza papierowego, który jest wyceniany ze względu na niego samego. Zaraz o pieniądzu papierowym będziemy mówić, ale pieniądz kredytowy. Pokażę, żeby nie było. To są przykłady pieniądza kredytowego. Amerykańskie banknoty, które świadczą o tym, że w każdej chwili on demand, przepraszam, tu źle widać, on demand, on the
na życzenie, po pokazaniu tego w biurze amerykańskiego jakiegoś tam skarbu, otrzymamy $20. Wypłacone w złotych monetach. Dolar, jeszcze o tym będę mówił, ale w XIX wieku był oznaczeniem po prostu wagi, a nie jakiegoś abstrakcyjnego pieniądza. Tutaj mamy dokładnie notę bankową o tym, że 1000 amerykańskich dolarów w srebrze. Silver certificate, certyfikat srebra. 1000 srebrnych monet otrzymamy, 1000 srebrnych dolarów otrzymamy po przedstawieniu tego gdziekolwiek w banku i nie musimy chodzić z pieniędzmi, możemy sobie używać tego papieru. Jaki jest problem jaka jest różnica między pieniądzem kredytowym a papierowym? Bo w pewnym momencie pojawiły się w historii takie pieniądze, które już się nie odwoływały do żadnego towaru, które nie były potwierdzeniem tego, że w banku leży ja ileś tam złota lub ileś srebra i ja w każdej chwili mogę pójść i to wypłacić. W Stanach Zjednoczonych na przykład, ja podaję przykłady ze Stanów Zjednoczonych, ale tego typu przykłady można pokazywać z całego świata. W czasie wojny o niepodległość, w czasie wojny o... pojawiły się kontynentale, w czasie wojny o... secesyjnej pojawiły się te pieniądze. Legal tender. To są pieniądze, to jest czysty pieniądz papierowy. Rząd amerykański zaczął to drukować, płacił tym żołnierzom i ustanowił prawo. To jest środek płatniczy. Masz obowiązek, będąc sprzedawcą czegokolwiek, masz obowiązek, jeśli ktoś ci wręczy takiego dolara, potraktować go dokładnie tak samo, jakby ktoś ci wręczył srebrnego dolara. Dokładnie tak samo masz go traktować. Legalny środek płatniczy w danym kraju. Oczywiście one funkcjonowały równocześnie z pieniądzem tym kredytowym, certyfikatami złota i srebra i faktycznie z monetami złotymi i srebrnymi. No i ludzie nie byli głupi, ludzie nie chcieli tego przyjmować. Są takie przypadki jeśli nie miałem to mało co o tym opowiadał, ale mogłem to usłyszeć gdzie indziej. W Kalifornii w okresie, kiedy krążyły te greenbacki, których nikt nie chciał, dłużnicy szukali swoich wierzycieli, którzy się przechowali przed swoimi dłużnikami i próbowali spłacić swój dług tymi pieniędzmi, tymi bezwartościowymi świadomości ludzi papierkami, którymi niestety byli zmuszeni przyjmować. Każdy się starał oczywiście tego jak najszybciej pozbyć. A w Kalifornii na przykład dawano ogłoszenia, że jeżeli jakiś dłużnik tymi greenbackami spłacił swój dług, to był napiętnowany, nie można było mu nic pożyczać i w ogóle nie można było się z nim zadawać, bo to była szuja, świnia i nic nie ma. Bez człowiek, bez godności. Oczywiście współcześnie wszystkie pieniądze są dokładnie tym. Jak do tego doszło, nie wiem, czy uda mi się, czy zdążę to wszystko powiedzieć, chociaż może pół godziny mówię. Jak doszło do tego, że wszystkie pieniądze są takie jak te greenbacki z okresu wojny secesyjnej, tam jest rok 1862 na tym banknocie, to do tego jeszcze dojdę. Wrócę do cytatu z Guido Hulsmana. Pieniądz kredytowy jest tylko pochodnym rodzajem pieniądza. Czyli ten certyfikat na złoto lub srebro uzyskuje wartość ze względu na spodziewany przyszły wykup za pomocą jakiegoś towaru. W każdej chwili można pójść do banku, dostać złoto lub srebro. Pod tym względem zasadniczo różni się od pieniądza papierowego, który jest wyceniany ze względu na niego samego. Ile, jaka jest wartość złotówki? No 3 euro i 3,2 dolary i 3,4 mniej więcej. Fajnie by było. Odwrotnie, przynajmniej 1 dolar tak, jest wart 3,3 złotego, a 1 euro 4,4 złotego. Natomiast sam papier nie odwołuje się do żadnego
Przepraszam. Sam papier nie odwołuje się do żadnego dobra. Żadnego typu. Dobra, przejrzyjmy jeszcze raz te pieniądze. Bardzo ładne swoją drogą. Okej. I dochodzimy do czegoś takiego jak inflacja. No inflacji można by poświęcić oczywiście cały dzienny wykład. Także ja chcę powiedzieć tylko kilku o tym, czym jest inflacja i czym nie jest inflacja. To też jest ważne. I skąd w ogóle się wzięła. Więc tak, definicja Hulsmana. Inflacja jest nadwyżką nominalnej ilości każdego środka wymiany powyżej ilości, która zostałaby wyprodukowana na wolnym rynku. Czyli jak mamy te pieniądze kredytowe, można sobie łatwo wyobrazić, tak się rzeczywiście działo, że eminenci tych banknotów, banki centralne, banki też prywatne, rządy, emitowały więcej tych banknotów niż rzeczywiście miały pokrycia w złocie. Dzięki temu mogły realnie jakby być przez moment bogatsze. Bardzo ważna jest uwaga Rothbarta, że inflacja, zdaniem Rothbarta, jest procesem antyrynkowego zwiększania podaży pieniądza, a nie poprzez wydobycie złota, a poprzez druk pieniądza nim niepokrytego lub emisję fałszywych tytułów własności. To mowa o depozytach bankowych, ale to temat, którego nie będę w niego wchodził. Natomiast to, co jest istotne, Rothbart rozróżnia tutaj naturalną rzecz, jaką jest na przykład znalezienie złóż złota na Alasce. Przykład zresztą z Rothbarta. W latach 1896-1940 wystąpiła łagodna inflacja na poziomie około 2% rocznie, wynikająca z niecodziennych odkryć złota na Alasce. To nie jest inflacja, zdaniem Rothbarta. To nie jest inflacja. To jest po prostu towaru, który służy jako pieniądz, pojawiło się w sposób naturalny na rynku więcej. Wydobyto więcej złota. W momencie, kiedy Hiszpanie przywieźli złoto z Ameryki Południowej, też nie była to inflacja. Inflacja jest, kiedy mamy do czynienia z jakąś formą fałszerstwa de facto. Jeśli sięgniemy do historii starożytnej lub średniowiecznej, kiedy w obiegu były powszechnym pieniądze metal, towarowe oparte na metalu, złocie, srebrze i miedzi, to zobaczymy, jak wyglądało wówczas fałszowanie pieniądza, no i inflacja w tym spowodowana. A propos tego jeszcze jedna uwaga. Może mi się później przypomnę. Denar. Mamy, nie wiem czy dobrze widać, chyba niedobrze widać. Mamy tu prześledzone, ale tu mamy streszczenie tego, co jest tutaj, tu mamy dokładne dane. Zawartość srebra w denarze. Denar, popularna moneta, waży 3 gramy. W momencie, jak została wypuszczona na rynek, po raz pierwszy się pojawiła, miała zawartość srebra około prawie 100%. W przeciągu 200 lat ponad zawartość srebra w denarze wynosiła niecałe 10%. Z czego to wynikało? No, z bardzo prostej przyczyny. Władca, który w pewnym momencie obniżył próbę, mógł z tej samej ilości kruszców wyprodukować, 10-20% więcej srebra na pokrycie wydatków. Na udekorowanie pałacu czy za zapłacenie żołnierzom. Tutaj chciałbym wspomnieć o efekcie Cantillona. Nie chcę przygotowywać tego wykładu, ale tak tylko wspomnę. Inflacja działa w postaci takiej fali. Ci, którzy są pierwsi w posiadaniu nowego pieniądza, na przykład władca, który wypuszcza denaro o obniżonej próbie, ci, którzy są pierwsi w posiadaniu tego pieniądza, rzeczywiście mogą kupić więcej, są bogatsi. Natomiast kiedy pieniądz wędruje od człowieka do człowieka, zużywany w kolejnych transakcjach, rynek w pewnym momencie, ludzie się orientują, że tych pieniędzy jest więcej, że one nie są tyle warte, że to srebro i złoto jest jakoś za dużo i podnoszą ceny. I ci ostatni, do których dochodzi ten pieniądz, ci, którzy na przykład mieli zgromadzone jakieś oszczędności, jakaś staruszka miała zgromadzone 20 denarów, nagle się okazuje, że 20 denarów, które miała, a chciała 25, kosztuje kura i ona zbierała tą kurę,
to nagle już jej nie starczy, bo okazuje się, że ceny poszły w górę i kura już kosztuje 35 denarów i ona musi kolejne 2 lata oszczędzać. Także tak działa inflacja. Dużo łatwiej jest wyciągnąć pieniądze poprzez inflację dla władcy, dla rządu współcześnie, niż poprzez nałożenie podatku, bo to jest widoczne, widać jak się jest jakieś cło, podatek, ludzie się buntują, chowają, mówią nie zarobiłem tyle, uciekają do rajów podatkowych. Inflacją bardzo łatwo wyciągnąć pieniądze od ludzi, mówiąc tak kolokwialnie. Ci, którzy są pierwsi w posiadaniu, mają te pieniądze, mają realny zysk tych pieniędzy, natomiast ci, którzy są ostatni, są tak naprawdę opłacają te dodatkowe zakupy tych pierwszych. Przykład inny z historii, grosz praski, najpopularniejsza moneta z 1300-1547 bita. Na terenie Czech odkryto duże pokłady srebra i oni zalali Europę tym groszem praskim. W ogóle proszę sobie wyobrazić rynek średniowieczny, i tam przychodzi się i płaci się pieniędzmi, to płaci się, mam złotych i srebrnych monet z całej Europy, także to i wszystkie były w obiegu, także to był naprawdę mocno wolnorynkowy okres, pomimo ciągłego psucia pieniądza przez wszystkich władz. To przykład. Początkowo zawierał 3,5 grama czystego srebra, 100 lat później 2 gramy, a na początku XVI 1,25 grama. Oczywiście to powodowało efekty na rynku, takie jak podwyżki cen, jak w stosunku nominowane w groszu praski. Problemy przy wymianie i oczywiście efekt Greshama, ale o tym powiem później. Jak sobie ludzie wtedy poradzili? To jest taka ciekawostka historyczna. Kupcy byli wściekli na to, że nie mogą normalnie skorzystać z pieniędzy, muszą zawsze sprawdzać, czy to ten grosz praski to przypadkiem jest ten bity 10 lat temu, czy to już jest ten z nowej serii, gdzie jest tego srebra dużo mniej. Więc wypuścili swoje własne pieniądze. We Florencji wypuszczono floreny, które przez, nie chcę skłamać, 300 lat nie straciły ani odrobinę na wartości. Były prawie z czystego złota. I stanowiły taki punkt odniesienia dla wszystkich pozostałych pieniędzy. Wszystkie, jak one krążyły po Europie, w środzie można w Polsce w muzeum obejrzeć tego florena złotego. One krążyły po Europie i jak inne waluty traciły na wartości, bo tu wiadomo, sobie władcy robili łatwy, szybki dochód, to zawsze nominowano je, denominowano do florena, porównywano z florenem, żeby ustalić wartość pieniędzy. To jest przykład jeszcze z Kussmana. W latach 1000. W ogóle przejście o pojawienie się banku, pojawienie się pieniądza kredytowego, a później pieniądza papierowego dał niesamowitą siłę inflacyjną. O ile taki cesarz rzymski, on mógł tam powiedzmy obniżyć próbę o tych kilka procent, czyli był w stanie tam troszkę tych więcej monet wydobyć z jednej ilości srebra, o tyle pieniądz kredytowy, te banknoty, certyfikaty na złoto i srebro, one pozwalały już w dużo więcej wypuścić tego pustego pieniądza bez pokrycia, nie mówiąc o współczesnych czasach. W latach 1066-1601, czyli to jest 540 lat, wartość angielskiego srebrnego funta obniżono łącznie o 1/3. Inaczej mówiąc, przez ponad 500 lat władcy angielscy zwiększyli podaż pieniądza o 30%. Natomiast przez następne 200 lat, kiedy formowała się nowoczesna bankowość, to jest słowo klucz, są banki, są certyfikaty, jest pieniądz kredytowy, ten współczynnik wyniósł już 1600%. No to wynika z czystej matematyki. Jak mam, nie wiem, 1000 uncji złota w banku, to banknotów mogę wypuścić niemal ile chcę, do pewnego momentu, aż się ludzie zorientują. Oczywiście banki były, dopóki były, miały pokrycie w złocie i wypuszczały certyfikaty na złoto i srebro, banknoty bez pokrycia, to zawsze istniało ryzyko, że w pewnym momencie będzie run na banki, gdzie wszyscy przyjdą po wypłatę i one ogłoszą bankructwo, więc to hamowało jednak banki przed nadprodukcją banknotów. Ale widzimy już zupełnie inną skalę inflacji, tak?
A w 1973, od 1973 do 2003 roku, to jest ile? 30 lat? Przez 30 lat ilość dolara amerykańskiego zwiększyła się prawie M1. Zwiększyła się prawie o 500%. Tak? O ile zwiększyła się po 2008? Ach, kiedy nie znamy takich dużych liczb. Nie, no, na kalkulatorze już się nie mieści. Także ja już nie ogarnę. Chciałbym wspomnieć o prawie Kopernika Greshama. To jest prawo znane jako prawo Greshama. Wcześniej mówił Kopernik, wcześniej jeszcze o nim mówił Mikołaj z Oresny. I nie tylko on. Ale przyjęło się przypisywać do Greshama, w Polsce Kopernika Greshama. O co chodzi? Jest takie prawo mówiące o tym, że gorszy pieniądz wypiera lepszy. Mamy z tym do czynienia wtedy, kiedy istnieje jakieś prawo nakazujące różne pieniądze traktować jednakowo. O co chodzi? No wyobraźmy sobie takiego kupca, do którego przychodzi ktoś, wysypuje z sakiewki złote, srebrne monety miedziane z całej Europy. No to oni sobie jakoś poradzili. Zaczęli to ważyć metodą Archimedesa, sprawdzać. Generalnie doszli do tego, która moneta jest ile warta i ile tak naprawdę ktoś płaci, a ktoś inny przyjmuje. Problem pojawiał się wtedy, kiedy władca, żeby uporządkować, uprościć ludziom, stwierdzał, że no, ten powiedzmy jakiś grosz z praski i jakiś tam dukat, no, porównuje zupełnie nieporównywalne pieniądze, ale no, nie potrafię podać przykładu z głowy, ale kiedy dwa jakieś pieniądze mają określony kurs wymiany, na sztywno. Niezależnie od tego, że ten pieniądz jest non stop psuty przez tamtego władcy i każda kolejna emisja wychodzi w coraz niższej próbie, nie trzeba to cały czas wymieniać na tej samej zasadzie, do jednego, jeden do 10 i tak dalej. No co się dzieje? Ta moneta jest przewartościowana, bo jest nieproporcjonalnie więcej warta niż ta. Natomiast ta jest niedowartościowana. Ludzie tą skupują, a tej się pozbywają. No przecież w każdej chwili można to nawet się uprzeć, przetopić i wybić tych monet dużo więcej niż mamy tych. Prawo Greshama działa też w przypadku bimetalizmu. O co chodzi z bimetalizmem? Nasze średniowiecze to był okres, kiedy istniały te waluty z różnych krajów, w różnych kruszcach i one były na bieżąco przez kupców, przez handlarzy w starożytności również były na bieżąco wyceniane, w zależności od realnej zawartości kruszców w monetach i takie kantory wymiany. I wymieniali to w zależności od tego, ile w której momencie realnie jest złota i realnie jest srebra. W momencie, kiedy w XIX wieku oparto całą gospodarkę w Stanach i w Europie, ale także na Bliskim Wschodzie o złoto i srebro, żeby uprościć, uporządkować, wprowadzono standard, stały kurs wymiany, ratio 1 do 15 to były najczęstsze. Czyli na mocy prawa, nieważne ile jest złota w danym momencie na rynku, ile jest srebra, nieważne jak rynek by wycenił wzajemnie te dwa metale, kiedy przynosimy pieniądze, złotego dolara, to za niego dostaniemy, nie wiem, 16 złotych dolarów i koniec. Srebrnych dolarów i koniec. Nie, złotego dolara nie mogliśmy przynieść, no bo to 20. Ale generalnie chodzi o to, że za monetę, która miała w sobie 10 gram złota, otrzymywaliśmy 160 gram srebra w monetach srebrnych, niezależnie od tego, jaka była rynkowa relacja między nimi. Ok. Powiemy co nieco o pieniądzu. Wiemy co nieco o wymianach, o tym, jakie były pieniądze w przeszłości, jak to było z tym złotem, że najpierw jako metal, potem jako papier. Chciałbym powiedzieć w dwóch słowach tak, jak to przedstawia Rothbard. Chociaż nie tylko. I Rothbard z Kurzmanem. W jaki sposób doszło do tego, że odeszliśmy od złota i srebra jako podstawy pieniądza. Rothbard
nakreśla taki pierwszy przedział czasowy między 1815 a 1914 mamy do czynienia z klasycznym standardem złota. 1815 to jest koniec wojny amerykańsko-brytyjskiej w roku 1812. I koniec wojen napoleońskich. W Europie, tak. Tak, w Europie. A generalnie tu Rothbard wyraźnie skupia się na Stanach, chociaż to był standard ogólnoświatowy. Wszystkie waluty były definiowane jako. Wszystkie waluty były de facto wagami. Dolar był zdefiniowany jako 1,20 uncji złota, funt sterling nieco mniej niż 1,4 uncji złota. Także de facto kursy wymiany walut były. To było powiedzenie tego, że w tej ile jest w funcie sterlingu złota w stosunku do ilości złota w dolarze albo w marce niemieckiej. Czy we franku francuskim. Dlatego kursy oczywiście były sztywne, ponieważ wszystkie miały określoną wagę. Co więcej, wspólny pieniądz wspierał wolność handlu, swobodę inwestowania i podróżowania w całej strefie handlu i pieniądza złotego. To jest ważne. Ja biorę złote pieniądze, i jadąc do Ameryki i mogę tam nimi spokojnie zapłacić. Mogę tam sprzedać swój towar i dostać złote pieniądze, których mogę użyć w Europie. I nie muszę się martwić o kurs, ponieważ kursy między poszczególnymi walutami były sztywne, dzięki temu, że wszystkie były oparte na złocie. I to są wszystko staty z Rothbarda. To, co pisał Rothbard, to że złoto, to pokazaliśmy, tak już krótko nakreśliłem historycznie, zostało wybrane na standard pieniężny, nie zostało wybrane przez rządy w sposób arbitralny, tylko w wyniku naturalnego procesu ludzie wymieniali się i jakoś tak się okazało, że złoto jest najlepsze do tej wymiany. No i to, co jest istotne, podaż i zaopatrzenie w złoto, w sensie materialne, fizyczny metal, zależało wyłącznie od sił rynkowych, czyli od uruchamiania kolejnych kopalni, złota i srebra, a nie od rządu, który mógł sobie drukować pieniądze. Tu jest bardzo fajnie Rothbard opisał, w jaki sposób to, że jest złoto podstawą pieniądza, złoto jest tym pieniądzem, w jaki sposób to hamuje zapędy inflacyjne. Wyobraźmy sobie, to zresztą można to historycznie prześledzić, Francja zwiększa podaż franka w postaci banknotów oczywiście. Drukuje pieniądze, które nie mają pokrycia w złocie. Co się dzieje? Rosną ceny we Francji. No dzięki temu eksporterzy nie bardzo mogą, nie są w stanie wypuszczać towarów z Francji, sprzedawać na zachód, ale za to importerzy mają więcej tych franków w portfelu i mogą łatwo sobie pojechać do innego kraju i ściągnąć stamtąd, kupić tam rzeczy, bo wiemy, że frank to jest określona ilość złota. Mógł kupić tam towary i sprowadzić do Francji. Więc co się dzieje? Franki wypływają z Francji, natomiast Francja zapełnia się towarami. Pojawia się deficyt w bilansie płatniczym między Francją a innymi krajami. Zaczyna odpływać złoto z kraju. Dlaczego? No bo franki nie są walutą innych krajów, więc banki innych krajów oraz osoby prywatne mogą w każdej chwili pojechać do Francji, położyć plik franków na stole i powiedzieć, no dobra, fajnie było, ale teraz chciałbym moje złoto, nie? No i bank musi zaczynać wypłacać. Rzeczywiście Francja zaczynała realizować wypłaty w złocie. No oczywiście w momencie, kiedy pojawia się coraz więcej osób, bądź jakiej nierównowagi, że duży import, mały eksport, pojawia się coraz więcej osób, które wyciągają złoto z banków francuskich, no pojawia się ryzyko bankructwa banków we Francji, które już nagle przestają mieć złoto na pokrycie wypłat. No i rząd jest zmuszony, żeby wycofać się z polityki inflacjonistycznej, czyli takiej napędzającej inflacji. I dlatego Rothbard podkreśla, tak podsumowuje wiek XIX, że chociaż XIX-wieczny klasyczny standard złota nie był doskonały,
i dopuszczał do powstawania niewielkich bumów i załamań, to mimo wszystko stanowił najlepszy porządek monetarny w dziejach. Porządek, który funkcjonował, który nie pozwalał na to, żeby cykl koniunkturalny wymknął się spod kontroli, który umożliwiał rozwój wolnego handlu międzynarodowego, obrotu dewizowego i inwestycji. No to jest opinia Rothbarda. Ona jest taka troszeczkę zbyt optymistyczna, zbyt podkoloryzowana. Kiedy wejdziemy do Hulsmana, no to Hulsman już jest bardziej sceptycznie nastawiony i mówi, że system niestety nie do końca ograniczał, ale nie do końca ogranicza inflację. Wszyscy jego główni uczestniczy, czyli Narodowe Banki Centralne Anglii, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, opierali się na rezerwie cząstkowej. Pod ich opieką i protekcją banki komercyjne beztrosko zmierzały do inflacji. O co chodzi? Chodzi o to, że banki centralne różnych krajów Europy i Stanów Zjednoczonych, oni się znali. I oni wiedzieli, że jeśli wszyscy będą równomiernie dodrukowywać banknoty, no to nie będzie tak, że będą mieli nierównowagę w bilansie handlowym, a równocześnie rządy czy albo emitenci, banki się wzbogacą na tym. Pamiętamy efekt Cantillona, pierwszy właściciel większej ilości pieniądza jest zyskuje kosztem tych kolejnych. Wielkość klasycznego standardu złota polega na tym, że pokazał na razie po raz ostatni, w jaki sposób ogólnoświatowy system monetarny mógł wyłonić się bez politycznego planowania i rozwoju międzyrządowej biurokracji. Wszystkie kraje Europy i Stanów Zjednoczonych przyjęły go niezależnie od siebie, nie było żadnego traktatu, bądź konferencji, ani negocjacji. To jest prawda. Oczywiście im głębiej w las, tym więcej drzew. Jak się przyjrzymy Europie, to mamy w 1865 Unię Łacińską, która próbowała wprowadzić standard bimetaliczny złota i srebra, ale generalnie takie ogólny rzut oka na cały XIX wiek jest poprawny. A to tak, żeby to jakoś podbudować faktami, to są Stany Zjednoczone, kolejne akty bicia monet, od tego po konstytucji i zawartość w jednym dolarze. Ile mamy gramów, to są gramy, to są grane złota w jednym dolarze, a i ile srebra. Tu proszę bardzo, Coinage Act z 1792, akt bicia monety, 1 dolar to jest 24,1 grama czystego srebra albo 27 gramów standardowego srebra, ponieważ monety najczęściej nie były wykonywane z czystego kruszcu, zawsze miały domieszkę innych metali, żeby utwardzić itd. Wobec tego standardowe srebro miało próbę bodaj 90%, 0,9, czyli 27 gram takiej, 27-gramowa taka srebrna moneta. To był dolar, a z orły, taka moneta orzeł, to było 10 dolarów. Waga 16 gram złota, czystego złota. No i tak oczywiście też mieć. Ale widzimy, że przez 1,6 grama, 1,5 grama, tu w międzyczasie była ta wojna 1812-1815, znowu 1,05 grama, w międzyczasie była wojna secesyjna, a mimo to wrócili 1,5 grama i dopiero wielki kryzys i załamanie się wartości dolara. Executive Order 6102. Przejdę do tego. No co się dzieje? Wybucha pierwsza wojna światowa. Przy okazji każdej wojny, także jak spojrzymy na XIX wiek, przy okazji każdej wojny rząd potrzebuje pieniędzy. Trzeba uzbroić żołnierzy, trzeba ich nakarmić, zapłacić im żołd. To kosztuje. A żołnierze na siebie nie zarabiają. To nie są producenci czegokolwiek. Oni tylko jedzą, zużywają ubrania, naboje, buty, mundury i tak dalej, a nic nie produkują. Wobec tego wojna jest potwornie kosztowna. Jak powiedział Napoleon, są trzy rzeczy potrzebne do prowadzenia wojny. Pieniądze i jeszcze raz pieniądze. No więc w jaki sposób się dotowali na potrzeby tych wojen, na potrzeby prowadzenia wojen? No oczywiście wszystkie rządy szykujące się do wojny światowej musiały zwiększyć podaż pieniądza papierowego, czyli tych pieniądza tego kredytowego, czyli tych banknotów,
No i oczywiście ta inflacja przybrała tak ważne rozmiary, że w pewnym momencie wszystkie państwa odeszły od standardu złota i ogłosiły swoje własne bankructwo, polegające na tym, że nie można było pójść do banku i tak jak wcześniej banknotów wymienić na złoto i srebro. Sorry, nie mamy, nie wymieniamy. Po zakończeniu I wojny światowej, oczywiście pieniądz był wart dużo mniej niż wcześniej. Spróbowano wrócić do standardu złota. Była konferencja w Genui w 1922 roku i uchwalono tam standard waluty dewizową złotej. O co tam chodziło? Wcześniej, kiedy był klasyczny standard złota, każdy mając banknot na $20 mógł pójść i dostać tego dwa orły, czy tam Double Eagle, taka moneta była, ta podwójny orzeł, $20 w złocie i wychodził z banku. W tym momencie wprowadzono ograniczenie. Mogłeś oczywiście wypłacić złoto z banku, ale minimum 12 kilo. Czyli po dzisiejszych cenach 1,5 miliona złotych. Na ówczesne czasy też to były niebotyczne pieniądze, de facto tylko państwa, banki centralne, jakieś banki albo jakieś korporacje mogły sobie pozwolić na wypłatę pieniędzy w złocie. Niestety spróbowano w sposób sztuczny powrócić do wartości walut sprzed I wojny światowej. Cena rynkowa funta była 3,5 dolara. Podjęto decyzję, nie, jest parytet sztywny 4,86 dolara. I stwierdzono, że Stany Zjednoczone będą sobie trzymały złoto, również Anglicy będą trzymali złoto. To będą dwa główne banki światowe, a wszystkie inne będą się jakby odnosiły do nich. Czyli jeżeli ja mam w banku, nie muszę mieć w banku teraz swoim złota, bo wystarczy, żebym miał funty, to tak jakbym miał złoto. Albo jakbym miał dolary, to tak jakbym miał złoto. No, nie wiem, czy wyjaśniać takie rzeczy, ale w Anglii w wyniku tego właśnie parytetu przewartościowanego pieniądza, eksport przeżywał stagnację przez całe lata 20, a w innych krajach lata 20 to był okres wielkiego prosperity. W ogóle Anglicy wpadli na pomysł wtedy państwa opiekuńczego i zaczęli tak, że były im pieniądze bardzo potrzebne na to, żeby sponsorować wydatki socjalne. No to jest, o czym mówiłem, że o tego kwestii oparte było funt sterling, funt oparty był dolar o złoto. No i niestety Wielka Brytania prowadziła ciągłą politykę inflacjonistyczną, czyli drukowała pieniądze, które teoretycznie miały podbudowę w złocie, a tak naprawdę nie miały. Mimo że ze Stanów Zjednoczonych odpływało złoto, do Stanów Zjednoczonych odpływało złoto, no ale Stany Zjednoczone również w tym czasie produkowały coraz więcej dolarów papierowych. No i to się wszystko kończy rokiem Wielką Depresją, bankructwami banków 1929-1932. No tak, Wielka Depresja trwała dłużej. W 1931 nastąpiło zerwanie powiązania funta ze złotem. Francuzi przyszli do Anglików, powiedzieli, że nie tylko Francuzi, wcześniej wypłacali te swoje, zamieniali te swoje funty na złoto, bo się obawiali, że w każdej chwili zwyczajnie może zostać to, co się stało. W pewnym momencie bank stwierdził, sorry, musicie się zadowolić tymi papierkami, które mieliście, bo już nie damy wam za to realnego złota. Hulsman to fantastycznie podsumowuje. Mówi o tym, że znaczenie tego systemu dewizowo-złotego w latach 1925-31 polegało na podniesieniu rangi tej praktyki koordynowanej inflacji do zasady międzynarodowych stosunków pieniężnych. Amerykanie i Anglicy się umówili między sobą, ile drukujemy tych dolarów i funtów, żeby, bez pokrycia w złocie, żeby system się nie zawalił, żebyśmy nie mieli ujemnego bilansu płatniczego, żeby nie zadziałał tamten mechanizm, który opisałem wcześniej, przy okazji na przykładzie Francji. No, Rothbard opisał, ja to zreferowałem. No, co się dzieje? Wiemy, że następuje wielki kryzys, powszechne bankructwo. Bankructwa banków, ustaje wymienialność na złoto,
No, fantastyczną rzecz robi Roosevelt, Executive Order 6102. Warto o tym powiedzieć, bo to się w głowie po prostu nie mieści. Rozporządzenie wykonawcze, podpisane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wszyscy mają oddać złoto, które mają. Nie tylko dentystów, tam jak ktoś do celów przemysłowych, ok. Jakieś tam numizmaty, zabytkowe monety, ok. Ale takie normalne, obiegowe złote monety, wszystkie trzeba oddać. Ale nie, oczywiście my tego nie konfiskujemy. My wam damy za każdą, zgodnie ze panującym kursem wymiany, wypłacimy wam $20.67 w banknotach. I takich pieniążkach. Nie działa. I co się dzieje? Zaraz po tym, jak to w 1933, zaraz po tym, jak zebrał te pieniądze, nie pamiętam szacunków, ale zdaje się, że tylko 10% złota w obiegu trafiło do niego. 10-20%. Reszta już się gdzie to pochowali. Do 1975 roku nie mogli Amerykanie posiadać złota. W postaci bilonu, w postaci pieniędzy, w postaci innej niż złoty ząb w jamie ustnej. Albo biżuterii. Zaraz po tym, jak zebrał złoto i wymienił po cenie, dając papierki 20,67, powiedział, no sorry, właściwie dolar nie jest tyle wart. Jedna uncja złota od dzisiaj kosztuje $3.5. I nie wiem, czy sobie w głowie to policzyliście. Przynosicie 10 uncji złota, dostajecie $200 tam z groszem, tak? $206. Zostaje $206, no wychodzi, ok, fajnie, mam pieniądze, mogę sobie coś za to kupić. A tydzień później okazuje się, że jeżeli chcecie kupić złoto, nie możecie, ale załóżmy, że chcecie kupić złoto, to już za te $200 kupicie, ile to jest 235? Skomplikowane, no 8 uncji, 7, to oczywiście wszystko miało przełożenie na ceny. No. Zostali ludzie zwyczajnie ograbieni z połowy swoich zasobów. Tak, kurs dolar został zdefiniowany jako 1,305 uncji złota i ma złoto mogło go wymieniać obecne rząd oraz banki. Ale w praktyce w Europie wówczas szalała... Międzynarodowy system gospodarczy rozpadał się w chaosie płynnych kursów walutowych, jak mu pisze Rothbard, konkurujących dewaluacji. Państwo dewaluowało swoją walutę po to, żeby zwiększyć eksport. Dobrze, nie pomyliłem, tak? Dewaluuje, żeby zwiększyć eksport. Stosowano zapory celne i tak dalej, i tak dalej. Rozszała się gospodarcza i monetarna wojna między poszczególnymi walutami, blokami walutowymi. Międzynarodowe handel i inwestycje praktycznie zamarły. Są tacy, którzy uważają, że to była przyczyna, główna przyczyna wybuchu II wojny światowej. Więc co wymyślono po wojnie? System z Bretton Woods. Mogliście się spotkać z tą nazwą, jak się interesujecie. Bretton Woods. To taki w Sunny New Hampshire, takie malusie miasteczko, tam jest taki hotelik. Nowy międzynarodowy porządek monetarny narodził się w międzynarodowej konferencji w Bretton Woods, w stanie New Hampshire. Dobrze mówię? New Hampshire. W połowie roku 1944 kongres ratyfikował jego wprowadzenie w 1945. Chociaż system z Bretton Woods funkcjonował lepiej niż rozwiązanie z lat 30., to stanowił tylko kolejny inflacyjny wariant standardu dewizowo-złotego z lat 20. No co stwierdzono? No znowu wracamy do standardu złota. Tylko wszystkie dolary dajemy złoto dajemy Amerykanom. Już jest z niewiadomych powodów. Nagle wiele państw ma swoje rezerwy walutowe, swoje rezerwy złota w Stanach Zjednoczonych. No to, że Niemcy przegrali wojnę, to jeszcze można zrozumieć. Ale czy na przykład Szwajcaria? Dają Amerykanom złoto. Starają się odzyskać nie tylko to złoto, a Fed im mówi, no, bardzo nam przykro, nie mamy pańskiego płaszcza, co nam pan zrobi? Mniej więcej tak. Tam całe są dochodzenia. Czy faktycznie ci Amerykanie mają w tym Fort Knox to złoto, czy już tylko wolframowe sztaby? No w każdym razie Amerykanie są w posiadaniu złota. Dolar jest... Ma stały kurs wymiany $35 za uncję i w tym momencie ten dolar jest tym pieniądzem bazowym, tak jak wcześniej złoto było tym pieniądzem bazowym. To dolar oparto złoto. Nie muszę mieć złota w banku, wystarczy, że mam plik dolarów, to znak samo jakbym miał złoto.
No jest to, co pisze Rothbard, że w systemie Bretton Woods dolary opierały się na złocie, na które obce rządy mogły dolary wymieniać. Natomiast rządy innych krajów utrzymywały podstawowe rezerwy w dolarach i na nich opierały swoje waluty. Rezerwy USA 25 miliardów dolarów, w złocie. Działało to na początku. Zaraz po wojnie waluty światowe były przeszacowane, a dolar był niedoszacowany. Więc dzięki temu Amerykanie mogli spokojnie uprawiać dalej z politykę inflacjonistyczną. No, rządowi cały czas brakuje pieniędzy, pamiętajmy o tym. Rządy potrzebują pieniędzy na programy społeczne, na kupowanie głosów wyborców, prowadzenie wojen na całym świecie, amerykańska wojna w Korei, później w Wietnamie, ale mnóstwo po drodze. Dlatego Amerykanie mogli przez pewien czas prowadzić politykę inflacji pieniężnej, drukować więcej dolarów niż miało to rzeczywiście pokrycie w złocie. Ale co się dzieje w tym czasie w Europie? Bardzo lubimy na przykład Niemcy, ale nie tylko Niemcy, Szwajcaria, Francja, Włochy uprawiały politykę względnie twardego pieniądza. To jest cytat w ogóle z Hulsmana, bardzo fajnie to pisze, że w wielu przypadkach byli pod wpływem austriackich doradców. Wiemy o na przykład ekonomicznej, o niemieckiej szkole powojennej, która rzeczywiście jakoś tam inspirowała się austriacką myślą. No w każdym razie one wszystkie uprawiały politykę względnie twardego pieniądza. Co to znaczy? No nie miały rezerwy w postaci dolarów, ale nie produkowały swoich marek, lirów i innych franków bez opamiętania. Nie wywoływały bardzo niski poziom inflacji. No i bardzo szybko się okazało, że w pewnym momencie Europa teoretycznie mogła. No właśnie. Okej. Europejczycy zaczęli te swoje dolary wymieniać na złoto. Mieli zagwarantowane prawo do wymiany. Tak jak wcześniej w systemie w okresie międzywojennym, mając 12, można było 12 kilo złota, taką sztabkę najmniej wyciągnąć, to teraz mogły tylko państwa między sobą zamieniać dolary na złoto. I państwa rzeczywiście zaczęły ściągać zamiast dolary, które miały u siebie w postaci rezerw, zaczęły w Stanach wymieniać je na złoto. No, do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do, w miarę jak za granicą rosły rezerwy dolarowe, a złoto wciąż odpływało ze Stanów i w Stanach Zjednoczonych coraz trudniej było utrzymać cenę złota na poziomie 35 dolarów za uncję na wolnym rynku złota w Londynie i Zurichu. Rządy i banki centralne miały zaprzestać kupowania i sprzedawania złota na rynku zewnętrznym. Teraz bowiem złoto miało krążyć, taki był pomysł Amerykanów, żeby złoto krążyło wyłącznie jako żetony, a nowa podaż złota, wolny rynek złota i prywatny popyt na złoto szły własnym torem, całkowicie niezależnym od organizacji światowego systemu pieniężnego. O co chodzi Rothbardowi? Chcieli zrobić taki sztuczny podział. Niech sobie ludzie handlują złotem na potrzeby dentystyczne, na potrzeby technologiczne, jakieś tam przemysłowe. Okej, niech sobie tym handlują, to może być nawet wolny rynek złota, ale my tutaj, banki, między sobą mamy ustaloną cenę złota. To jest 35 dolarów za uncję, koniec. I między sobą wymieniamy się w złocie, ale tak naprawdę, ono cały czas leży w jednym miejscu. No oczywiście to nic nie pomogło. 15 sierpnia 1971 roku prezydent Nixon zamyka złote okno. Zamrozi ceny, płace, próbuje ograniczyć inflację. To jest okres wojny w Wietnamie. To jest znowu okres, kiedy państwo potrzebuje na gwałtu ogromnych ilości pieniędzy. No, Francuzi na przykład upomnieli się. De Gaulle w ogóle miał doradcę, który go namawiał do tego, żeby powrócić do standardu złota, takiego prawdziwego, XIX-wiecznego. Więc gdy europejskie banki zagroziły, że wymienią sporą część swoich pieniędzy na złoto, prezydent Nixon całkowicie odszedł od złota. Po raz pierwszy w historii dolar był zupełnie pusty, nie miał żadnego pokrycia w złocie.
No i tyle. Ustanowiono umowę waszyngtońską 18 grudnia. Puszczono wolno kurs złota. Okazało się, że złoto nagle jest warte $215 za uncję. No, nastąpiło załamanie kursu dolara na rynku. Żałuję, że nie pokazałem wykresów. Na wykresach to fantastycznie widać, w jaki sposób te kursy po prostu tworzą takie góry i doliny. Więc po 73 roku mamy powrót do tego, co było przed wojną, czyli mamy puste waluty, już w ogóle nie powiązane z żadnym złotem, z niczym, które tylko nawzajem się dopasowują do siebie. Obserwujemy te kursy walut, jesteśmy przyzwyczajeni, że dzisiaj euro jest po 4,4, a jeszcze wczoraj było po 3,9, frank wczoraj był 2,50, a dzisiaj jest po 3,40, a teraz jak Szwajcarzy głosują nad złotem, to żeby przywrócić 20% pokrycie w złocie dla franka szwajcarskiego, no to być może skoczy w ogóle jeszcze bardziej. No, okej. Na tym chciałem zakończyć. To jest po upadku systemu z Bretton Woods, kiedy Amerykanie stwierdzili, nie będziemy wam wymieniać naszych dolarów na złoto. Wszystkie waluty odnoszą się jedna do drugiej. Mamy na świecie wyłącznie pieniądz papierowy. Pieniądz, który nominowany jest jeden do drugiego, ale sam w sobie nie jest nic warty. A, to jest zdjęcie Florena. Tak, zresztą chyba nawet z Polskiego Muzeum. To jest ten bity przez kupców florenckich, który przez kilkaset lat nie stracił ani odrobiny na wartości. Na tym chciałem zakończyć. W drugiej części będę mówił o tym, jak bezpiecznie oszczędzać emeryturę. Czym się różni inwestycja dla katy? Złoto, srebro, może diamenty? Co i jak, gdzie kupować? Jak się chronić przed fałszywkami? Dlaczego gęstość złota ma znaczenie? O bardzo praktycznych rzeczach, takich zwykłych. Anegdota na koniec. Tu sobie siedzi Rothbard w swojej biblioteczce. Podobno miał nieprzebrany księgozbiór. A co więcej, cały przeczytał. I najlepsze było to jego, że przeczytał. Przychodziło się do niego: cześć Rothbard, gadamy o czymś, nie? Jakikolwiek temat. Afryka. Tam historia Afryka w XVIII wieku. I Rothbard w tym momencie wstaje i rzuca: o właśnie, tu świetnie o tym pisał. Tutaj strona 64 zdejmuje książkę z półki. Świetnie o tym pisał taki autor tu w tym miejscu. Poczytaj. Tak relacjonuje Lou Rockwell spotkania z Rothbardem, że tak właśnie wyglądały. Także on czasem popełnia błędy, czasem się myli, ale wiedzę miał niesamowitą i ten taki ogląd na historię nakierowuje naprawdę na dobrą stronę. Dziękuję. Można tak dla porównania, ile wynosi na chwilę obecną cena złota za uncję dolara? To jest w ogóle ciekawe, bo cena dolar jest, przepraszam, cena złota jest ogłaszana. Musiałem sobie przypomnieć, jak się ten komitet nazywa londyński, który ogłasza ją i mówi: o, dzisiaj cena złota będzie taka i tak. I obecnie jest około 1250 dolarów za uncję. Ja jak przygotuję się i sprawdzę dokładnie, jak to wygląda z tym ustalaniem ceny złota, bo to jest ciekawa historia, jak obecnie jest. No skąd wiadomo, ile dolarów, ile złota, ile za uncję złota trzeba zapłacić dolar. Uncja złota, tak? O tym będę mówił. A właśnie, jakieś pytania? Może mogę coś powiedzieć, akurat może coś... Ja bym chciał wrócić do tego slajdu, w którym na przykładzie historii Francji pokazywałeś odpływ złota. Tak.
Szczerze mówiąc, Rothbard to opisuje w taki sposób dosyć ogólny, ale to jest to, nie udało mi się znaleźć dokładnie, którego okresu historycznego to we Francji dotyczyło. Ale on tego nie, sobie nie wyssał z palca. Całkiem możliwe, że rewolucja antyfrancuska. Chodzi mi o ten łańcuch przyczynowy, który nie wiem, może ja jestem w tej pracy, jakoś tutaj na opak rozumuję, ale jak mamy większą podaż franka, tak? Rosną ceny, czyli wartość franka spada, no bo wydajemy go na lewo i prawo, tak? Tak, oczywiście. Wysokie ceny napędzają import do Francji. Bo kursy między walutami, to XIX wiek, standard złota, kursy między walutami są stałe. A stałe były. Tak, bo oni wszyscy myślą, że tych banknotów jest cały czas ta sama ilość tak, i tak. Że za... Ja myślałem przez pewien dzisiejszy kurs. No właśnie, no, oczywiście dzisiaj to by się dostosowało, frank by poszedł, a wtedy nie. Wtedy cały czas nie wiem, frank jak miał przeliczenie do funta, ale za pewną ilość franków kupowało się pewną ilość funtów, niezależnie od tego, ile sobie Francuzi tych franków wyprodukowali, ale to miało pewne konsekwencje. I stanowiło. No, i po... no to teraz te konsekwencje. Okej. Okay. Myślałem, że tutaj jakiś kupu zrobię, ale. Ach, nie, to ja to wziąłem za Rothbarda. Okej, widzę, nie ma pytań. Chyba, że jesteście nieśmiali tacy. Słucham. Historia najnowsza. Czy orientujesz się może, jak to wyglądało w bloku wschodnim, szczególnie po rewolucji bolszewickiej, ze standardem złota? Ze standardem złota? Powiem ci szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że do czasu rewolucji w Rosji również był standard złota. Nawet mogę przynieść, bo mam taki papierek, 25 rubli i tam jest napisane po rosyjsku, że mogę to wymienić sobie, pójść do banku w Rosji i wymienić na złoto. Naprawdę, taki z 1900, nie pamiętam. Nie, koniec 1800 któryś. Koniec 1800 albo początek 1900. Z tego co pamiętam, bolszewicy krótko po rewolucji zlikwidowali w ogóle pieniądz, więc siłą rzeczy też musieli zlikwidować standard złota. Tylko po prostu klęska głodu, która wybuchła tuż po tym, zmusiła ich do przywrócenia jakichś podstaw, choćby minimalnie racjonalnej gospodarki. Natomiast to już też chyba nie był standard złota. Z tego co kojarzę, rubel transferowy był oparty w jakiś tam sposób na złocie, tylko oczywiście nikt poza Kremlem tego złota nigdy nie widział. Ja tutaj mam pytanie, znaczy zasadniczo to dwa. No to może pierwsze takie króciutkie, czy coś może pan powiedzieć bliżej na temat tego referendum, co będzie w Szwajcarii? A dwa, czy... No coś na temat reformy Grabskiego w stosunku do standardu złota i gotówki przedwojennej Polski. Reforma Grabskiego, ja nie chcę się wypowiadać, bo nie mam na temat dostatecznej wiedzy, ale reforma Grabskiego to była zdaje się tylko denominacja. No. Czyli to, że zamiast mieć furę pieniędzy mamy jeden bank. Denominacja, ale już ustalenie sztywnego oparcia o złoto. Było też powiązanie z złotem? Okej, okay, no to po spotkaniu zapytasz Tomka więcej. Się natomiast chodzi o Szwajcarię, to tak. 5100 zł za kilogram teraz. Tak? Okej. Okay. Być może, nie Rothbard wiedział. Nie wiem. No, bez wątpienia. A nawet jakby nie wiedział, to wiedziałby gdzie i na której stronie tego. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o Szwajcarię, jednym z najważniejszych postulatów jest, tam jest ich kilka, ale najważniejszym jest, żeby była utrzymać, powrócić do rezerwy złota, rezerwy w postaci 20% franka szwajcarskiego musi mieć pokrycie w złocie. O tak, obecnie jakieś 5% franka szwajcarskiego ma pokrycie w złocie, ma mieć 20%. Mam takie pytanie, właśnie kontynuując, a jakie są przewidywane jakby konsekwencje pokrycia, zwiększenia pokrycia w złocie, franka? To są najróżniejsze. W tym momencie trzeba, jeśli chodzi o Szwajcarię, to trzeba wiedzieć w ogóle, dlaczego oni się pozbywają tego złota, dlaczego oni trzymają taki PEP do 1,2 do euro. Chodzi o to, że
szwajcarska waluta w momencie kryzysu w 2008 roku zaczęła być postrzegana jako taka, o, to jest taka bezpieczna przystań. Euro leci, dolar leci, to będziemy kupować franki. No i wartość franka poszła mocno w górę, no co wpłynęło na eksport oczywiście. No to dokładnie ten sam mechanizm, co tu zadziałał, to są proste prawa ekonomii. Eksport było ze szkodą dla eksporterów szwajcarskich, natomiast z pożytkiem dla importerów. Ale bank centralny postanowił to jakoś tam zharmonizować. Sprzedaje złoto, kupuje za to złoto euro i tym samym zwiększa wartość euro, bo jak kupuje euro, no to ono jest więcej warte. Jest popyt na to euro. Kupując euro, jak równoważy wartość euro w stosunku do franka szwajcarskiego, na który co czas jest popyt. Jednym ze skutków umocnienia franka, tak jak to trzeba nazwać, będzie na pewno wzrost rat kredytów dla osób, które zaciągają kredyt z franka, to sobie uczciwie powiedzieć. No tak będzie. Tak, no takie są prognozy. W krótkim terminie to frank może nawet spadnie, ale w dłuższym na pewno się umocni, bo będzie traktowany jako no, cudowna waluta, spokojnie stabilna, 20% pokrycia w złocie, bajka. Jak to wpłynie na w ogóle cenę złota? Są prognozy, że skoczy. Szwajcaria musi kupić chyba tak? 1600 ton. 1600 ton, to jest 2-3-letnia produkcja światowa złota. Tak, dokładnie. No to jest, no to dokładnie... To jest odpowiedź na zadane pytanie. No, prognozy są takie, że może to bardzo mocno popchnąć, no zaburzy cały handel światowy. Pchnąć złoto w górę. Tak, najbardziej. No. W tą stronę, na którą czekają wszystkie goldbagi, ludzie, którzy są inwestują w złoto i srebro. Paweł już zaciera ręce po nich. O, ja tam jestem. Małym żuczkiem, co ty tam? Jedna uncja srebra, 100 złotych, ale wiesz, są ludzie, którzy inwestowali to ogromne pieniądze. W czasie, kiedy dolar był po 1800 dolarów za 1700. To jeszcze ja mogę zadać pytanie. Jak pokazywałeś ten wykład z denarem, jak bardzo zmieniała się zawartość złota w nim. Okej. Okay. Srebra, to był srebrna moneta. Dobrze, srebra. 3 gramowa. To mało odnośnie tego pytanie. Bo widać tutaj, że są skokowe wzrosty w pewnych momentach. Tak, próbowano naprawić co monetę. Byli jacyś świadcy pisarze, którzy próbowali tak, to naprawić? Dokładnie tak, dokładnie tak. No nie powiem z pamięci, ale byli cesarze, którzy próbowali naprawiać, uratować gospodarkę, naprawiać pieniądz. Między innymi właśnie zwiększając ilość, zawartość, tak jakby ściągając pieniądze z rynku, pusty pieniądz, ściągając pusty pieniądz z rynku w ten sposób. Zwiększając zawartość srebra w monetach. Także dokładnie tak było, jak mówisz. Były próby ratowania. Uważa się zresztą, że... A tu jeszcze ciekawy wykres, o nim nie mówiłem. Deprecjacja wartości denara w stosunku do złota. Złote monety pozostawały, nie były psute. One były w obiegu wśród tych najbogatszych warstw i one nie były psute. No ale widzimy, że za jeden funt złota koło 100 roku naszej ery można kupić 1000 denarów. W 300 roku za funt złota 50 tysięcy denarów, w 311 120 tysięcy, w 324 30 tysięcy, a w 350 funt złota to jest 3 miliony 300 tysięcy, czy 33 miliony? Niech mylą mi się zaraz. 3, 1, 2, 3, 330 tysięcy denarów. Tak, no to jest ile? Kilkanaście procent rocznie. Nie wiem, to w ogóle liczby poza moim. Nie mam tak szacunkowo, rząd wielkości. No to generalnie zdewastowało gospodarkę, bo to były pieniądze w powszechnym użyciu. Ludzie musieli, był oczywiście przymus przyjmowania, kiedy przychodził wojak z denarami, to ktoś musiał przyjąć ten pieniądz do rozliczania handlowego. Z tego co czytałem, na obrzeżach Imperium Rzymskiego w ogóle, chwilami przechodzono wręcz na barter. Tak. Właśnie dlatego, że łatwiej było się rozliczać barterem niż w takiej stabilnej walucie. Dokładnie. Dokładnie tak. A swoją drogą, znowu jest to pokazywane zdaniem niektórych historyków z przyczyn, czyli takich istotnych powodów upadku Cesarstwa Rzymskiego. To, że sobie po prostu rozwalili w ten sposób gospodarkę, mówiąc kolokwialnie.
Nie ma więcej pytań. No bardzo dziękuję za tak liczną obecność i za czas.